już tradycyjnie od kilkunastu lat w Skokowej odbywa się majówka, trzydniowa impreza sportowo-kulturalna. Dzisiaj, 1 maja, zaczynamy turniejem o beczkę piwa. Rywalizuje 7 drużyn, około 100 zawodników. No i zwycięzcy turnieju, tutaj też intrygująca nazwa. Będziemy pytali, skąd się wzięła. Miejsce numer 1, zwycięzcy Spiżowi Mocni. Zapraszamy zwycięzców Spiżowi Mocni. Przyjeżdżamy tutaj co rok na tą beczkę i w tym roku było bardzo dużo takich nowych drużyn, które tu nie grają i poziom był wysoki. Szkoda, że tylko było 7 drużyn, nie 8. Cieszymy się bardzo, już trzeci raz z rzędu jesteśmy w finale. 2 razy wygraliśmy, raz przegraliśmy w karnych. Myślę, że fajnie, no. Chłopaki się cieszą, ja też jako kapitan. Myślę, że dzisiaj beczka pęknie przez moich znajomych, będzie na pewno wypita. Myślę, że no, będzie fajna impreza. Graliśmy tutaj na majówce i koncert był mega. Zarobiste, świetne. Cenzura poszła. Było bardzo fajnie, publiczność bardzo fajnie się bawiła. Reagowała na nasz najnowszy przebój pod tytułem Ja nie chcę. Oczywiście zapraszamy na kanał YouTube i oglądajcie nasz najnowszy przebój pod tytułem Ja nie chcę. Nie no, rewelacyjnie się bawiła, super, podobała mi się... Publika żywa, nie? Jakby wszyscy po prostu mieli tyle energii i tyle dali nam pozytywności, że... Koncert śmigdał w mgnieniu oka, było super, naprawdę świetnie. Widzicie, nadal nawet trzyma nas ta mega atmosfera, bo cały czas trajkotamy. Jeden przez drugim, po prostu tacy jesteśmy nabuzowani tą energią, którą dostaliśmy właśnie tutaj w tym mieście, więc jeszcze raz następne zespoły, które będą tutaj grały za rok albo może wcześniej, to naprawdę słuchajcie, tu jest mega, mega, mega pozytywnie. Kobiety, kategoria Open i miejsce pierwsze, Karina Minorczyk, 24-59. Teraz mamy kategorię Open mężczyzn, miejsce drugie, Andrzej Chazubski, 20-28 i miejsce pierwsze, Damian Jarecki. W kategorii kobiety, gmina Prusice i miejsce pierwsze, Karina Minorczyk. I miejsce pierwsze, mężczyźni, gmina Prusice, to jest ta kategoria, Przemysław Burchacki, 21-34. W dzisiejszym biegu udało mi się wygrać bieg przełajowy. Cieszę się bardzo. Trasa była bardzo przyjemna, pogoda dopisała, jak widać. Zachęcam bardzo wszystkich do biegania. Sama biegam od 2 lat. Biegam z pasji, biegam, aby wyrzucić swój stres i biegam dla zdrowia i wszystkich zachęcam do tego. Nazywam się Paweł Skóra, od 11 lat zajmuję się dyscypliną sportu o nazwie freestyle football, czyli sztuczki z piłką do nogi. Mam na swoim koncie tytuły mistrza Polski, mistrza Europy i mistrza świata. Moja przygoda z tym sportem zaczęła się, jak w przypadku większości osób, zobaczyłem film, na którym chłopak wykonywał sztuczki z piłką do nogi. No i ten film był taką dla mnie inspiracją. Pod wpływem tego filmu powiedziałem sobie, że też chcę umieć takie sztuczki z piłką do nogi i zacząłem je wówczas ćwiczyć. Dzięki temu, że trenuję freestyle football, miałem możliwość podróżować do różnych zakątków na terenie całego świata. Byłem m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii i Meksyku.
myślę, że za chwilę wielka euforia wśród publiczności. Miejsce pierwsze w turnieju piłki nożnej Żaków o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Skokowa 2015 TKKF Wów. Przyjechałem razem z całą ekipą grupy Flow Fire Show z Poznania. Zajmujemy się ogniem od około 7-10 lat, zależy kto. No i na co dzień pracujemy, studiujemy, natomiast ogień to nasze hobby już od paru lat i staramy się rozwijać to sukcesywnie, rok po roku, tak aby nasze pokazy były coraz bardziej atrakcyjne i widowiskowe. Przyjechaliśmy tutaj na dzisiejszy piknik majowy do Skokowej, żeby pokazać nasze kolekcje, żeby zapoznać ludzi bliżej z historią oczywiście. Chociaż jesteśmy w mundurach w zasadzie prawie wszyscy powojennych, to sprzęt, który tutaj jest, jest również troszeczkę, kilka sztuk jest sprzętu przedwojennego bądź wojennego. Także najstarszy pojazd, mamy pojazd amerykański Willys, jest to pojazd lat 40., 42 rok produkcji. Dalsza część sprzętu to pojazdy z lat 50., 60., 70., także praktycznie od lat 40. do czasów współczesnych można tutaj wszystko zobaczyć, to co było na wyposażeniu Wojska Polskiego. Odbyły się dzisiaj 3 maja zawody grę paintball. Zajęliśmy drugie miejsce, moja i drużyna. Trzecie. Bardzo fajna zabawa. Za rok ma się tutaj w Skokowej odbyć ponowna impreza. Zapraszamy wszystkich chętnych. Wszystkich, którzy lubią adrenalinę i lubią poczuć ten przypływ emocji. Dzisiaj również mogliśmy podczas naszego pokazu zobaczyć, co potrafią nasi strażacy. Było ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne. No, mieliśmy dwóch poszkodowanych, jeden nie miał funkcji życiowych, natomiast druga poszkodowana pasażerka była w środku, była przytomna. Musieliśmy ją wydostać, więc musieliśmy użyć sprzętu hydraulicznego, nożyc i rozpieraka.